Kowalscy od kuchni. Cześć kochani. Już wiemy, że został ogłoszony kolejny lockdown, dlatego przygotowaliśmy taką trochę pozycję właśnie na ten czas, kiedy będziemy więcej czasu spędzać w domu. Mama, dzisiaj tematem przewodnim odcinka jest polędwiczka wieprzowa na grzance, tak? Tak, tak. Jakie składniki będziemy potrzebować, żeby to przygotować? Polędwiczka wieprzowa, mąka do pruszenia, pieczarki, cebulka, sos pieczeniowy, ale ten sos to w trakcie programu doprawimy go, bo tu jest pestkowe wino potrzebne, no i żeby podnieść smaczek, dobry by był koniaczek. I tak samo będzie koniaczek tutaj. No tak, także to już w trakcie... Alkoholem to spokojnie, bo będziemy podlegać pod ustawę alkoholową. Także tak? Ale to wyparuje z tego. Także w trakcie, jak syn już tutaj wspomniał, że no niestety znowu będziemy unieruchomieni. Niemniej można sobie w domu przygotować takie danie łatwe, a jak potrzeba pomocy, to służymy radą. My możemy przyjechać do kogoś do domu i przygotować. Nie mamy żadnego problemu. Przynajmniej wspólnie się będziemy bawić i przy okazji wyjaśniać, jak dokładnie tego steka na grzance przygotować. Gorąca linia, restauracja Lido czynna prawie 24 godziny na dobę. Nie dzwońcie w nocy, prosimy Was nie. Ale w ciągu dnia od poniedziałku do niedzieli możecie dzwonić. To co, zaczynamy, no, kochanie. Ja już tutaj przygotowałam troszeczkę, żeby... Polędwiczkę wcześniej. W programie czasu nie marnować. Tak jak Ci, Adam, oznajmiłam, ostatnie dwie porcje należą do Ciebie. I co? Nie wolno polędwiczki traktować tłuczkiem. Ręką. Tak. Odciskamy, to jest tak miękkie i delikatne mięsko, że szkoda by było nie uszanować tego. Tak mnie przynajmniej pani profesor Spot tak uczyła. Dobra, jeszcze? Nie, już jest ładnie. Dobra. Już jest ładnie. Ja tutaj teraz włączę Tobie. Włączymy grzanko. Tak. I teraz ładnie, wiesz co, jak teraz na przykład masz, że Ci troszeczkę kształt jest nie taki, to weź wyrównaj sobie nożem doprecyzuj, nie? A ja włączę sobie pieczarki cebulką. Troszeczkę do tych pieczarek cebulki, żeby smaczku trochę dostać. Teraz tak, Adam, proszę sól, pieprz. Doprawić, tak? Doprawić, tak. Ale tak... Nie za dużo, bo to jest delikatne mięso, nie? Żeby nie było za mocno słone. Tak. Ja sobie tutaj najpierw cebulkę, a ty... Już co, mogłeś zrobić sobie tak, że jak masz mało miejsca, żeby każda porcja mięsa była, to sobie te dwie porcje wyłóż i na tym, a tutaj będziesz miał pole do popisu. Z drugiej strony? Nie musisz z drugiej strony, tylko po prostu jeszcze trochę, Adam. Widzę już, że jeszcze troszeczkę pieprzu, nie? Cytrynkę mam. Dobra. Sól jeszcze. Tak. Tak, przysmażymy sobie troszeczkę cebulkę, tak? I zeszklimy ją, tak? Zeszklimy, tak. Dobra. Widzisz, jak to ładnie mówisz. Kurczę, Adam, to ty uczy się czegoś tam, może się nauczył. Może w gotowaniu nie jestem mocny, ale w gębie na pewno.
No. Oj, muszę powiedzieć, że to jest prawda. No, niestety pewne nawyki z budowy zostają ostrego języka. No. No. Teraz tak. Oczywiście nie używamy takiego słownictwa, ale... Sobie zobaczysz, jak temperaturę masz oleju. Jeszcze chwilę. No. Tego oleju troszeczkę tutaj dolejemy, nie? Bo ty będziesz smażył sobie polędwiczki, tak? No dobra. No. Proszę bardzo, niech ci się rozgrzeje i obtoczysz w mące. A ja teraz, żeby po prostu uniknąć, że mi pieczarki szczernieją, pokropię je sokiem z cytryny, tak? I pamiętaj... O takim triku nie wiedziałem. I pamiętaj, że pieczarek nie męczymy długo, nie? No. One mają być takie al dente, nie? Takie przytłoczone nieraz, jak ktoś wysmaży tak mocno. No i muszą być takie al dente. Sól. Ty już zobacz, czy możesz obtaczać. No, już możesz obtaczać. I kładź sobie. No. Pieprz. I oczywiście te pieczareczki troszeczkę damy śmietanki. Oleju, żeby mi się nie... Bo weź na sobie, Adam, troszeczkę podnieść temperaturę, żeby ci się te polędwiczki smażyły, a nie gotowały, dobra? Pytaj się, jak coś nie wiesz. No na razie wszystko wiem. Tutaj tą... Muszę jakąś miseczkę sobie na te pieczarki, bo zaś będę potrzebowała na jajka. Kiedy obrócić? O, jeszcze. Jeszcze, tak? Ale może sobie złapać jedną polędwiczkę i zobaczyć, jak to wygląda. Zobacz, jak mam troszeczkę podsmażone już, no. Dodaję troszeczkę śmietany, aby złagodzić. Smacznie. O, widzisz? Zobacz, jakie piękne białe są. Widzisz? Bo jakby zrobiły się ciemne, to znaczy, że... No to tak nieładnie wygląda przy potrawie. Dobra. Pieczarki byśmy mieli. Daj nam, ja tutaj sobie wezmę jakiś mały garczek. Dobra, tak jeszcze. Pokaż. Jeszcze chwilę. Nie. Jeszcze chwilę, kochanie. O. Spróbuj pieczarkę. Czy wyszła taka al dente, o której mówiłam? Tak. Słuchaj, ja nieraz jak w pracy... Potwierdzam. Widzę, jak dziewczyny męczą te pieczarki, to ja normalnie głowę w drugą stronę odwracam i idę, bo nie mogę patrzeć na to. Dobrze. Już? Tak, możesz. I teraz sobie przełożę to. Pieczarki mam to na tym. Za chwilę sobie obmyję patelnię trochę. Jeszcze na takim ogniu? Proszę. Czy... Troszeczkę, no nie, możesz troszeczkę zmniejszyć, ale trochę, nie? Dobra. Zobacz. Szukam limonki. Oj, będzie jazda. Czyli tak, pieczareczki mamy gotowe. Tak. Mięsko sobie dochodzi. Tak. A teraz bierzemy sos na tapetę, tak? Tak. Czekaj, no bo ja muszę spróbować tą pieczarkę osobiście. Nie wierzysz mi na słowo.
Kontrola jest zawsze wskazana, nie? Jakby nie było. Oko pańskie konia tuczy, nie? Tak. Teraz tak, Adam. Tu mam ciemny sos. Typowy ciemny sos. No. Aż się spojrzałam, bo tutaj żarty sobie jakieś panowie robią z nas. I teraz jak on mi się zagrzeje, podparuje, mi się trochę zagotuje, dodam pestkowego wina. I tak jak powiedziałam, dla podniesienia smaku koniaku. Pokaż no tu, jak to wygląda. Dobra, ty już możesz tutaj obok sobie następne. Kładź. Tak. Panieruj, kładź. Wykorzystuj. Znaczy, jak jeszcze to zauważyłem, to tak jak to mięsko było niewysmażone, to już całą patelnię zajmowało. No. Teraz no tak się kurczy. Ubytek przyszedł, że można jeszcze dołożyć kolejne. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Wykorzystać każdą cenną swoją minutę. I teraz dziuba, jak włożysz, to teraz to, co jest, możesz przełożyć wyżej. Wyżej to znaczy? No jedno na drugie. To cieńsze na przykład, to ona już będzie ta polędwiczka, to włóż na tą grubszą. I ty już masz miejsce na położenie następnej. O, i ty już możesz następną położyć sobie. Rozumiesz, nie? Bo teraz jakbyś by troszeczkę ci oleju doleje i teraz jakbyś chyba sobie położył to mięsko, to tutaj z tym sosem powalczymy trochę. No. No widzisz, jak ci ładnie poszło. No. Dobrze. Zostaw sobie je. Teraz dziubek tak. Dobrze. Nie wiem, czy będziesz tak na próbę lał, czy weźmiesz sobie jakąś miarkę do tego wina. Weźmiesz mi tu tak z butelki. Po to Bozia dała oczy, żeby robić na oko. Tak, to dawaj. To? Tak. Aha. Koniecznie musi być pestkowe wino, żeby było czuć. Jeszcze lej trochę, to wszystko wyparuje. Dobra? Dziękuję. I teraz, kochanie, niech troszeczkę się to... Banderola mi się zawinęła do środka. Sklaruje. No. Wyparuje nam to winko. Dobra, proszę, próbuj. A mięsko? Próbuj. Bo tu nie chodzi jeszcze, to nie jest już smak. To chcę, żebyś spróbował, poczuł smak tego sosu z samym tym pestkowym winem. Tak. Czuć pestkowe wino i sos pieczeniowy. Ale jeszcze się nie wymieszało tak. Jakby czuć jedno i drugie, nie? No bo to chodzi o to, żebyś ty to poczuł. No czuję. Dobrze. Czuję. To teraz zobaczę swoje mięsko i zobacz tamte, czy masz usmażone te pierwsze kawałki tam. Jeszcze. Ona sobie ładnie teraz ma zmniejszoną temperaturę, to sobie dochodzi, wiesz? No. A to? No. Lepiej zawsze, słuchaj, iść w tym kierunku, że dłużej smażyć. No. O, tam może być na tym brzegu. Dłużej smażyć, bo ono będzie więcej kruche, a jak tak na szybko będzie smażył, no, to zesmaży ci się i smaku takiego już nie ma, nie? To żeśmy rozmawiali o tym. Dobra, kochanie, no i teraz dodamy trochę rauszu, koniaczek. Tak, nie żałować tego koniaczku, żeby było... Iskra jest. Lej. Dziękuję. Proszę. O. I teraz będzie nam się klarował sosik. I dopiero jak wyparuje ten koniak, to będziemy mieli. Na samym końcu dodamy do tego śmietanę. Dobra. Tylko musi to się sklarować. To teraz, kochanie, zobacz, jak tam wyglądasz z tym. Możesz sobie zobaczyć. A ja to... Bułkę, żeby dla dekoracji zrobić
pomidorka trochę przysmażyć. Przerzucić? Nie, jeszcze. Złote musi być. Dziubek. Masz swoją łyżkę do? Tak, mam. Dobra. To w międzyczasie zrób sobie tam porządek na stanowisku pracy. Już mąka nie będzie potrzebna, nie? Nie. Wąchaj. Czuć. Normalnie, wiesz, to byłam taka zmęczona po południu, a przy tym gotowaniu to wypoczywam. Odpoczywasz. Tak. Ale to w zasadzie z jednej roboty do drugiej, bo to tu i tu gotowanie. Tak, no ale co mam zrobić? Jakiś człowiek zakręcony jest. Już? No, jak uważasz? Chyba tak. No, może być. Przewróć to mięso i spróbujesz ten sos. I będziemy powoli zbierali się do składania. No widzisz, tam se na boku mogą być, a tutaj sobie to smażysz, nie? Mhm. Proszę teraz spróbować. Ktoś mi zwinął talerzyki. No nie umiem. No teraz koniaka to czuć. No o to chodzi. A dać ci teraz, Adam, poczekaj. No. Dobra. Ja ci teraz dam spróbować z drugiej strony talerzyka, dobra? No. Jak chcesz, to coś wierzyłeś. Spróbuj teraz talerzyka i czy tak samo smakuje, czy coś inaczej? Czy smak czujesz inny? O, zobacz. Jest to różnica. Jest? No. No jest. I dlatego ja każdemu powtarzam, każdego uczę, no, że test, próbę się nie z łyżki, a najlepiej jak ktoś prowadzi z chochli. To już. Dobrze. Teraz tak, Dziuba. Po łapach. Tu sobie odłożymy, bo ten sosik jest, no, i on może się. Włączymy sobie delikatnie tu, żeby leciutko się jeszcze redukował. Bo zobacz, jaki on jest już piękny, widzisz? No. Się zredukował wszystko. Alkohol wyparował, został tylko smak. I tu będziemy teraz. Potrzebujemy jajka sadzone. Żeby złożyć tą polędwiczkę, koniecznie potrzebujemy jajka. To jeszcze ma się tak tam? Pokaż, to teraz pokaż. No tu jeszcze trochę musisz. To zrobimy tak, to będziemy tak. O, widzisz, zobacz, jeszcze tu ci wypływa. Widzisz? No widzę, jest. No, także on jeszcze jest, ta polędwiczka niedosmażona, ale to już sobie możemy na dół, na górę, a to się mogą dochodzić, nie? Mhm. Wytrzyj no sobie tutaj ładnie. Teraz przygotujemy talerze, żeby złożyć tą polędwiczkę, musisz tam zrobić sobie porządek. Ja posiekam jeszcze czosnek do jajka sadzonego, a ty to może sprzątnąć wszystko, kochanie, dobra? I teraz tak, tu zmniejszymy temperaturę. Będziemy musieli uzupełnić nasze zapasy, Adam, Milki. Tu już końcówkę. Dobrze, to zrobimy tak, tu i czwóreczka.
tam masz ten, ale mógłbyś mi pomóc, żeby do tego... No jest ósemka. Dobrze. A, i teraz wybijamy jajeczka. Tu jest zero, nie? To następne jajko wybity teraz. I jeszcze jedno wybij. Żeś trochę się, no, się rozpuściły te jaja. I tutaj jeszcze jedno wybij. Też cztery chociaż były. No i proszę posolić, popieprzyć. A ja dołożę te czosnku. Dobrze. Sól, pieprz. Troszeczkę pieprzu. Tak. Dobrze. Już nie będziemy nic więcej kombinować. Troszeczkę soli. Ja zmniejszyłam na te jajka, no, żeby po prostu nie przybierały nam za mocno i żeby się nie okazało, że nam się tam będą paliły. Niech one sobie dochodzą, nie? Mhm. I teraz w tym czasie skończymy ten sosik, dobra? Dobra. To co, zamienisz te patelnie? No to weź może tam sobie tą, bo to mięso już jest, nie? No to tak na trójce jest, no to. No. Dobrze. To co, weźmiesz tam patelnię z tymi jajkami tam, czy jak? No ja sosem chciałem zamienić. Dobrze. To tutaj był ten sos. No. Teraz tak, w tym sosie to już mamy wszystko. Wiesz, on nam się trochę zredukuje. Tylko brakuje nam trochę śmietanki. Dobra. Mów ile? Ale jeszcze nie, kochanie. Niech się jeszcze troszeczkę zredukuje. Tutaj teraz masz talerze. Grzaneczki. Talerz. Grzaneczki mamy przygotowane wcześniej, nie? One są chyba maselkiem czosnkowym. Coś. Tak, czosnkowy, tak, tak. Tak. Dobrze, widzę. Proszę. Redukuje nam się. Dobrze, lej śmietankę teraz. Tak, dobrze. Jeszcze? Nie, nie. Już wystarczy. I teraz mi spróbujesz ten sos znowu. Niestety, trzeba próbować. Zobacz, jak się pięknie układa. O cholera. No. Trochę pobrudziłem. Jak powiedziałam, że co? Tak się nie próbuję. Oj tam. No. Szczegóły. No, szczegóły. Jakbym cię wyprosiła za drzwi, to sama bym została. To byś sobie poradziła chyba bez mnie, nie? No ale bez ciebie, kochanie, no daj spokój. Co miałby za sens program Kowalscy od kuchni? Tak, ty mnie tutaj wspierasz, wiesz, psychicznie i fizycznie, chociaż towarzystwo twoje. Dobra, kochanie, jest. Składamy teraz. Tak? No. Czy coś tak, tam? Tak, tak. Wziąłem, ale wziąłem bez pytania. Bardzo się dobrze. Za to. Składamy teraz polędwiczkę. Mhm. I teraz lekko sosem. Ale tak lekuteńko. Lekuteńko. Tak. Będziemy troszeczkę, bym chciała, żeby pomidorki nam się ugrzały, żeby tych jajek.
Jajka podkręcić? Tego nie, nie, dobrze są. Tylko wiesz co, przewróć mi te pomidorki na drugą stronę, żeby one od spodu się... Musimy teraz tego sosu, nie można za dużo redukować, bo straci później znowu swój smak, nie? Trudne zadanie. Tak? Poradzisz sobie, daj spokój. Jeszcze bym tu pokazała listka, żeby... A to widać twoją nieporadność. Się uśmiałem. No. Widać dziecko. A, chcę pomóc jakoś inaczej. A, od razu poszło. Co, dałem radę? Dałeś. No. I teraz daj no jeszcze tutaj na tą grzankę. Jedną grzankę na tą bolędwiczkę. Dlatego tutaj już żadnych ziemniaków, nic nie ma, nie? Pieczarki. Piękne pieczarki. Tak. Bielutkie, ładne nam wyszły te pieczareczki. No i teraz jajeczko na... Jajeczko sadzone na czosnku kiszonym. Żółtko wypłynie. Nie wypłynie? Nie. Nie. Ale po rozkrojeniu. Tak, no po rozkrojeniu wypłynie. No ma wypłynąć po rozkrojeniu, nie? O. Proszę bardzo. Tu powyłączaj, kochanie. A my tu jeszcze zrobimy jakąś dekorację, walnimy. Proszę. Widzisz? Podoba ci się czy nie podoba? Co byś tu zmienił? Nic bym nie zmienił. No. Weź sobie ten talerz. Prezentujemy polędwiczka na grzance czoskowej z jajkiem sadzonym. Także. Z sosem koniakowym. Próbujcie sił z tym daniem według naszego przepisu. A my teraz zabieramy się za konsumpcję. Nie. Także dziękujemy nie. Wam za uczestnictwo w kolejnym odcinku. I co? Smacznego. Nie, ale jeszcze chcę przypomnieć, że gdyby Państwo ktoś sobie życzył, że możemy przygotować u Państwa w domu. W duecie, tak jak teraz jesteśmy. Także zapraszamy. Dziękujemy. No dobra, w sumie czemu nie? Cześć, na razie. Proszę.